Dzień dobry Państwu. Minęło już 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta i to jest chyba właściwy dystans, żeby ponownie zapytać o rangę artystyczną jego twórczości. A przede wszystkim, żeby postawić pytanie, czy poezja Herberta jest wciąż nam potrzebna do rozumienia samych siebie. Ale nie tylko twórczość poety ulegała w ostatnim czasie rozmaitym interpretacjom, toczyły się o nią rozmaite spory. Także jego życie, a zwłaszcza obywatelskie zaangażowanie pana Cogito po 1989 roku stało się przedmiotem niekiedy bardzo mocnych polemik. I o tym także dzisiaj porozmawiamy. A więc serdecznie Państwa zapraszamy. No, już miał pan wtedy lat 30 parę. Tak. Co pan robił przedtem? Och Boże, bardzo dużo rzeczy robiłem. Jakby to powiedzieć, tak zawodowo, więc... W ogóle. Ja nie należałem do Związku Literatów w tak zwanym okresie błędów i wybaczeń. Wystąpiłem po prostu ze Związku Literatów. A byłem, no, różne rzeczy, zajmowałem się różnymi rzeczami, pracowałem na przykład w TOR w projekcie, bo jestem z wykształcenia nie literatem, nie studiowałem polonistyki, nie studiowałem żadnej filologii, studiowałem prawo, ekonomię i filozofię. Więc w TOR w projekcie pracowałem, prawda? Byłem projektantem urządzeń sanitarnych. Pracowałem w spółdzielni Wspólna Sprawa jako chronometrażysta i kalkulator. Byłem także redaktorem pisma pod tytułem Głos Kupiecki. No, bardzo dużo byłoby tych zawodów. Miałem 30 parę lat, prawda? Więc cały ten okres rozwoju mogłem sobie, że tak powiem, darować. To jest szansa ogromna. Nie, to jest olbrzymia. Olbrzymia szansa, prawda? Szansa, że się nie napisało hymnu żadnego, jakiegoś takiego i te wiersze inne. Wiele powiedziano o ironii jako cechrze dystynktywnej poezji Herberta, ale jak widać zmysł ironiczny nie opuszczał poety w bardzo wielu momentach życia prywatnego. A teraz najwyższa pora powitać naszych wspaniałych gości wyjątkowych, panią Joannę Siedlecką, autorkę wielu znakomitych reportaży i przede wszystkim autorkę pierwszej, najważniejszej biografii Zbigniewa Herberta, a także pana profesora Tomasza Garbola, historyka literatury, literaturoznawcę i autora wnikliwych studiów nad Zbigniewem Herbertem, Czesławem Miłoszem. Dzień dobry. Dzień dobry. No, przypomnijmy, że ta książka Joanny Siedleckiej o Zbigniewie Herbercie nosi tytuł Pan od poezji. Właśnie ukazało się jej nowe wydanie, bardzo poszerzone, bardzo. Poprzedzone dużą kwerendą, jak rozumiem także archiwalną. Ta biografia, ten reportaż biograficzny chyba też stoi na drodze, czy jakby przeciwstawia się pewnym fałszywym legendom, kłamstwom na temat życia Zbigniewa Herberta, zwłaszcza w kontekście jego zaangażowania po 1989 roku. Czy pani się zgadza z taką diagnozą? Chciałam jeszcze dodać wiele rzeczy i te fakty, te relacje, które ja zebrałam, te materiały jak najbardziej z pewnymi, prawda, ustaleniami weszły w konflikt i to wszystko. No. Chyba wystarczająco dobrze je udokumentowałam. Co pani ma na myśli, mówiąc o tych kłopotliwych, nieprawdziwych ustaleniach? Przede wszystkim, prawda, no chociażby najważniejsze, wydaje mi się, to zdecydowanie tego co pisano dotychczas właśnie, nie potwierdzam tego, że Herbert był jakkolwiek chory psychicznie i że to, prawda, zadecydowało o jego wyborach, jego ostatnich lat. To absolutna bzdura, po prostu, no niestety bardzo przykre i bolesne, po prostu oskarżenie. Czy możemy powiedzieć, że od 1989 roku mamy do czynienia z taką celową dyskredytacją postaci, osoby Herberta i jego twórczości? Z perspektywy historyka literatury z całą pewnością można powiedzieć, że nastąpiła świadoma reinterpretacja twórczości Zbigniewa Herberta. Nie chciałbym tego oceniać, bo to jest rzecz skomplikowana, na ile ta reinterpretacja jest uwikłana politycznie. Natomiast z całą pewnością jest to intencjonalna reinterpretacja twórczości. Na czym ona polega? Polega przede wszystkim na, obrazowo rzecz mówiąc, poszukiwaniu tego, czym
podszyte jest tak zwane męstwo, heroizm Zbigniewa Herberta na pokazywaniu, że jest ono podszyte słabością, rozpaczą, eksplorowaniem ciemnych rejonów egzystencji. Mnie się wydaje, że to oczywiście było już wcześniej przecież, od razu. Wcześniej, czyli kiedy? Właśnie od początku, od tych pierwszych niepoprawnych politycznie i ostrych wystąpień zaczęła się potworna przeciw niemu akcja właśnie ze straszliwymi słowami. Ja je zresztą notabene w jednym rozdziale przytaczam. Prawda, każdy może zajrzeć. O panu Vomito, chorym psychicznie. Wtedy to się właśnie zaczęło. Herbert był zdrowy, dopóki, prawda, nie mówił nic niemiłego. To się już wcześniej zaczęło, spróbujmy a teraz wyznaczyć taką wyraźną cezurę, prawda, bo wkraczamy w III Rzeczpospolitą, przełom lat 80. 90. i Herbert jest, można powiedzieć, wielką gwiazdą opozycji demokratycznej. Jego wiersze są na ustach wszystkich intelektualistów, publicystów politycznych. Wydaje się, że świetlana przed nim przyszłość jako takiego głównego autorytetu. I nagle staje się coś dziwnego. Staje się w ciągu kilku lat osobą niepoprawną politycznie, gdzieś unikaną albo właśnie opluskwianą w jakiś sposób. Co się takiego wydarzyło? Bo tą opozycję opuścił po prostu. Ośmielił się mieć inne poglądy. Do pewnego momentu tak, był z nimi. Przyjaźnił się, prawda, z Michnikiem, z całą tą grupą. Natomiast potem nie. Zwłaszcza poszło przede wszystkim o zbyt łagodną ocenę komunizmu. I to ich poróżniło, o bruderszafty, prawda, z Kainami, z Kiszczakiem i tak dalej. I, prawda, później lustracja, dekomunizacja. A to są wypowiedzi, głównie o stosunek Herberta do zbyt łagodnego traktowania komunizmu i właśnie nierozliczenia się z nim. Tą cezurą jest rok 85, kiedy udziela jednego, można powiedzieć, z najgłośniejszych w ogóle wywiadów, które są, był przedrukowany na świecie też, prawda? Wywiadów o niezwykle istotnym problemie, czyli ciągle nierozliczonym. No tak, właśnie, ciągle spór, nierozliczonym, spór, prawda? O książkę spór, właśnie, Jacka Trznadla, Hańba Domowa, był, prawda, jak dynamit wrzucony w środowisko, to był dynamit literackie. Tak, zobaczmy coś na ten temat. Mhm. Więc jako ten autor chciałbym się na początku przedstawić, że ja swoją sławę czy niesławę zawdzięczam Jackowi Trznadlowi, który zrobił ze mną wywiad wydrukowany w prasie podziemnej, Kultura Niezależna. I w tym wywiadzie ja powiedziałem wszystko to, czego przedtem nie mówiłem. Dlaczego nie mówiłem? Z pewnej taktyki życiowej. Wywiad, którego udzielił mi Herbert 9 lipca 1985 roku w Laskach. Wypowiadał się tam Herbert o stronie moralnej zaangażowania pisarzy w komunizm, tego co ja w rok później nazwałem hańbą domową. Był to pasjonujący wykład na temat rozumienia dziejów kultury polskiej w tym okresie. Oczywiście jednocześnie bardzo krytyczny, jak powiedział Herbert, no i zaraz wszyscy się obrażą. Do Herberta zaczęły dochodzić pewne pomruki niezadowolenia z powodu tego eseju, tego wywiadu i napisał do mnie w takim liściku z Biarritz z 1986 roku. Jednak się nie wycofamy. Tutaj jeden biały emigrant strzelił sobie w łeb. Dziwne, że czynią to tylko biali, a nigdy czerwoni. Może lepiej było napisać, że w pewnym okresie pewna grupa polskich pisarzy wydała szereg utworów, nie zawsze zgadzających się z ich może sumieniem, ale że oni mieli takie poglądy, potem zmienili poglądy, tylko zmienili poglądy najczęściej wtedy, kiedy już nie można było trwać w tych poglądach stalinowsko-totalitarnych. I to był mój zarzut. Ja nie sądzę naprawdę, chociaż mam skłonności do sądzenia. Jak wszyscy powiedzą, to jest dobre, to jest niedobre, prawda? Wydaje się, co chwilę jakieś sądy w życiu. Ja chciałem, miałem małą nadzieję, żeby pobudzić jakąś dyskusję. No nie udało.
Proszę Państwa, z czego wynikała postawa Herberta wyrażona właśnie w rozmowie z Cznadlem? Ta jego nieprzejednana postawa wobec zachowania się polskich literatów w czasach stalinowskich. Jakby pan wytłumaczył intelektualne źródła tej postawy? To jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że sięgająca do spodów jeszcze okupacyjnych, bo te postawy, o których mówi Herbert w rozmowie z Jackiem Cznadlem, postawy pisarzy podejmujących pewne życiowe decyzje tuż po wojnie, miała korzenie w pewnym ważnym sporze, który toczył się jeszcze w czasie okupacji. Ciekawie o tym sporze mówi Miłosz już z pewnego dystansu czasowego. Mówi, że środowisko intelektualne w czasach opozycji dzieliło się na pod względem pewnych zasadniczych wyborów lekturowych. I mówi, że pewna część środowiska intelektualnego czytała raczej Balzaka, a inna część czytała raczej Konrada. Ciekawa sprawa jest taka, że Miłosz jest tym, który czytał raczej Balzaka. Natomiast Herbert i różni pokrewni mu pisarze, tacy na przykład jak przede wszystkim Jan Józef Szczepański, to są czytelnicy Konrada. Tą głęboką taką właściwie źródłem tej obywatelskiej później postawy Herberta, jego tego genu sprzeciwu, to jest właśnie jego trauma największa, garb, który ja właśnie odkryłam w swojej biografii, niebycie, nieuczestnictwo w konspiracji, które potem spłaca z nawiązką i to jaką, prawda? Właśnie wierszami na ten temat, jakby tym, że zostaje ich depozytariuszem i właściwie cały czas walczy o to, o co oni walczyli, prawda, o niepodległość. Jest przeciw Polsce tej komunistycznej, ta, która się stała i to coraz bardziej ostro artykułuje. Właśnie od tego ujawnia się jego, można powiedzieć, to właśnie co było jego istotą w tym wywiadzie, gen sprzeciwu, prawda? On reaguje ostro na wiele rzeczy. Co więcej też, i sam mówi o tym, że ma dość być tylko tym Herbercikiem, prawda? Przepraszam, idiocikiem, który pisze tylko o katedrach, o zachwyca się nimi i tak dalej, wiceparandowskim. On ma, prawda, wątrobę, serce, chce reagować. Ma taką potrzebę, jest już takim dojrzałym. Jak długo mógł milczeć, bo prawda, początkowo długo tego nie było. I rzeczywiście daje głos. No i coś zaczyna się, prawda, to co się zaczęło, tak? No. Ten właściwie straszliwy spór, akcja, jak zwykle, że zamiast to wywołać jakąś dyskusję właśnie o udziale, prawda, to zaczęły się, zaatakowano Herberta, tego, który oskarżał, prawda? A co to przede wszystkim burzyło? Co to było takiego istotnego, że aż to wywołał taki spór? Po prostu to, że powiedział to, o czym wszyscy wiedzieli. Bo oni się, prawda, dotychczas usprawiedliwiali ukąszeniem heglowskim, prawda? Jakimś właściwie orzeczeniem, ideologią. Nie, powiedział Herbert, dość nadymania się, udamania. Tak, to nie kąsał wcale, prawda, ten Hegel, który leżał pod Darnią, tylko Berman. Chodziło wam, no niestety, o pieniądze, o nakłady, tak, o mieszkania, o bycie. Tak. No, ale można powiedzieć. I to zbulwersowało. Co więcej też, prawda, co jeszcze może bardziej zaostrzyło, znaczy zbulwersowało tam, prawda, tych oskarżonych, mówił po nazwiskach, co u nas jest nieprzyjęte, bo prawda, dotychczas raczej w środowisku panuje to, prawda, że się pije z dzióbku, właśnie unika, a Herbert uważa, że pisarze się powinni piłunować. Ale można powiedzieć, że Czesław Miłosz nie walczył w konspiracji, ale nie miał z tego powodu żadnych odwrotna reakcja, żadnych wyrzutów sumienia, znaczy, wręcz przeciwnie. Nie uczestniczył w porządku. I drugi Herbert wcale spór. Nie miał za to, prawda, tak, ale to był jego wybór, ale nie musiał potępiać tych. Natomiast Miłosz potępiał tych, którzy właśnie uczestniczyli w konspiracji. No dla niego właśnie, byli ci spór z Czesławem Miłoszem. Zobaczmy coś także i o tym. Mnie ten ostatni spór, czy wybuch w sposób skandaliczny między Herbertem a Miłoszem wcale nie dziwi, bo to jest rzecz, która się ciągnie od wielu, wielu lat. Spór poszedł o Powstanie Warszawskie, stosunek do Armii Krajowej. Miłosz nigdy nie ukrywał niechętnego, nawet wrogiego stosunku do tych tradycji. Herbert nigdy nie ukrywał entuzjastycznego stosunku do tych tradycji. I to jest to dno, to twarde dno, to rzeczowe dno tego bardzo dużego konfliktu poetów, którzy jako poeci bardzo siebie cenili i cenią. Krytyka tego pokolenia przez Miłosza, nie tylko publicystyczna, ale i w traktacie poetyckim,
podobnie jak krytyka przez Miłosza poetów sztuki i narodu w traktacie poetyckim. No, pokazuje jasno postawy Miłosza, potem to się widzi także w jego książce publicystycznej Rok Myśliwego. Dla niego te wszystkie wysiłki niepodległościowe zyskują bardzo często nalepkę nacjonalizmu. No oczywiście nie dziwię się, że Herbert nie mógł się z tym absolutnie zgodzić. Herbert zawsze się uważał za obywatela, no, jakiegoś tragicznego państwa polskiego, które niefortunne miało dzieje. Te niefortunne dzieje Miłosz ogląda czasem oczyma amerykańskich studentów, o których opowiada, że jak czytali historię polską w popularnym ujęciu angielskim, to na marginesach często pisali tam, gdzie były sceny jakichś szczególnych nieszczęść Polski, sceny jakieś martyrologiczne. Dobrze im tak, za mało jeszcze ich lali. Herbert by nigdy w ten sposób nie skomentował uwag studentów amerykańskich, tylko coś by powiedział na ich temat, na temat tych studentów amerykańskich, coś bardzo złośliwego albo okrutnego. I to jest taka różnica, no, związku z czymś nieuchwytnym, czym, co nazywam w tym wypadku ojczyzną. Umierali w lesie za Polskę. On pisywał felietony niestosowny w Dzienniku Polskim, za co dostał, bo za tak chcę to nazwać, posadę atasze kulturalnego w Stanach. Bo ja nie wymagam od przyjaciół, żeby byli zawsze mówił zdania, żeby nie byli zdania tak przeciwnego i tak konformistycznego i tak jakiegoś wazymijarskiego, że to się nie da tego jeść, prawda, czy patrzeć nawet na. I doszło do takiego spotkania w Kalifornii i on tam właśnie powiedział tą swoją szaloną, nie szaloną, bo to było o przyłączeniu jako 17 Republiki. To było morderstwo intelektualne na swojej ojczyźnie. Więc tak jak napisałem w liście, wstałem i wygarnąłem. Wściekłość dawała mi skrzydła. Jakie były osobiste, biograficzne powody tego konfliktu? O czym tutaj Herbert mówi w tym ostatnim wątku? Rzeczywiście, Herbert i Miłosz przyjaźnili się, nawet chyba 10 lat, ale to musiało się skończyć, bo zbyt wiele ich różniło. I Herbert miał dość, prawda, już tej roli dworzanin, bo oczywiście tak, musiała być taka rola, prawda, młodszego dworzanina, czeladnika, księcia pana. Jak go żartobliwie nazywał, ten, prawda, nazywał go kicią. To musiało tąpnąć i dopnęło. I rzeczywiście tak się stało, prawda, na tej słynnej kolacji u Carpenterów, to był chyba 68 rok, i było to szalenie też właśnie też zaciemnione, zmanipulowane, skłamane, bo tłumaczono nam, że właściwie to pijany Herbert oszalały, zaatakował, prawda, wspaniałego Miłosza za to, że ten powiedział, jakoby zażartował, być może sprowokował, że Polska powinna być 17. Republiką Związku Sowieckiego. Jak się okazało, tak wcale nie było. Ja dotarłam do listu, prawda? Okazało się w ogóle, że to nie był pojedynek 1-1, tylko 2-1, bo uczestniczył również w tej kolacji profesor Aleksander Gela, socjolog, współpracownik kultury paryskiej, którego Jerzy Giedroyć, do którego dotarły przecież te, prawda, wiadomości o tym konflikcie, poprosił o relację. I on napisał, choć jak mówi niechętnie, bo musiałby pisać źle o Miłoszu, ale mimo to napisał i jak się okazało, w ogóle nie chodziło o to, ale przy tym o to. To był spór fundamentalny, o fundamentalne polskie sprawy. Rzeczywiście tak, obaj byli, no, jak to na kolacji, w stanie lekko wskazującym, co nie jest nic złego, ale Herbert zaatakował Miłosza i zresztą Gella też za bardzo okrutne, brutalne słowa o słowach dla Herberta świętych, najistotniejszych, których po prostu podchodził nie tylko nawet z szacunkiem, ale czcią. Powstanie warszawskie, AK, konspiracja,
Polska, do których Herbert miał, prawda, wiadomo, był tym depozytariuszem tego pokolenia, miał stosunek, jakiś stosunek, natomiast oprócz tego do Polski przedwojennej. A co mówił o tym wszystkim właśnie, Miłosz? Właśnie, dla Herberta to był wspaniały okres, prawda, Polski rozwijającej się, wreszcie niepodległej, oczywiście z wieloma, prawda, niedociągnięciami, błędami, ale która budowała niepodległość. Miłosz widział w nim tylko antysemityzm i Berezę kartuską, nacjonalizm. Oczywiście, prawda, Bereza była. Bywał i antysemityzm, ale to nie były dominanty, prawda? To nie były dominanty, które nie mógł znieść tych brutalnych słów, które, jak mówił Gella, to również się włączył i również, prawda, atakował Miłosza. To dosłownie przypominały mu proces 16 tych naszych, prawda, przywódców państwa, podziemnego, państwa w Moskwie. Podziemnego w Moskwie, których tak właśnie oskarżano i podobnie oskarżał ich Miłosz. Co więcej też, mało tego, poszło właśnie o ten słynny brak Miłosza jednak jakiejś tożsamości narodowej, który jest faktem, przecież Miłosz mówił w ogóle, że, prawda, bardzo, nie, w ogóle to on pisze po polsku tylko dlatego, no bo, prawda, bo urodził się w rodzinie i się mówi po polsku, ale tak naprawdę nie czuje z tym narodem, prawda, antysemitów, łajdaków, żadnej więzi. Chciałem zapytać, aha, co poeci myśleli o swojej twórczości? A no właśnie, to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ w tej relacji Miłosz-Herbert ujawnia się też stosunek Miłosza do poezji Herberta, w zasadzie rzeczywiście już po tym konflikcie. Jest bardzo ważna wypowiedź Miłosza, zresztą ona jest powtórzona kilkakrotnie w różnych miejscach, w różnych kontekstach. W zasadzie Miłosz stawiał poezji Herberta jeden zasadniczy zarzut, że to jest poezja, w której jest tylko jedno imponderabilium. Właśnie, ojczyzna. I, tak, nie? I tym właśnie imponderabilium jest ojczyzna. Miłosz, krwawiony węzeł, właśnie, który... Tak jest. Dokładnie. Miłosz traktował to jako zarzut. Co prawda ten zasadniczy moment, w którym pojawia się ten zarzut, jakoś osłabia to, że tak samo traktuje Miłosz poezję Anny Świerczyńskiej, której poświęcił zresztą książkę. Niemniej jednak w zasadzie w recepcji twórczości Herberta przyjęło się to traktować jako zdecydowany zarzut, w zasadzie deprecjonujący poezję Herberta. A w drugą stronę, Herbert o Miłoszu? Tutaj powiedziałbym, że Herbert, jeżeli chodzi o poezję, w zasadzie nie miał żadnych zarzutów. Znaczy był właściwie do samego końca, był wielkim admiratorem poezji Miłosza. Natomiast mówił, że Miłosz nie potrafi pisać prozą. No tak. I że Chodasiewiczu zwłaszcza to podkreślił w tym wierszu takim minorum gentium. A mówił, że sprawdzianem talentu, kunsztu jest właśnie proza. No ale to sam Miłosz w traktacie poetyckim. Jeszcze może tutaj chciałam dodać, że w tym słynnym sporze Miłosz powiedział bardzo brutalne słowa i właściwie ważne, tłumacząc swoją postawę Herbertowi, że on jest zawsze z silniejszymi. Co ci, którzy później pisali o tym liście i tak dalej, usiłowali tłumaczyć też na korzyść. Właśnie tak nie, Miłosza, aż tak właśnie nie było. Jerzy Giedroyć zresztą ukrył ten list. A mało tego, jest to rzeczywiście zupełnie znamienne, dlaczego wychodzi tu postawa Giedroycia, który, chociaż ten spór był tak głośny, tak, prawda, na ustach wszystkich, to nigdy się tego nie przyznał, schował do poddywan. Jeszcze w ogóle można zapytać, jakie on inne listy ukrywa. Trzeba by tam kogoś, jakiegoś niezależnego historyka wysłać, żeby to archiwum, przepraszam, przeczytał. Dlatego, że wychodzą zupełne jakieś rewelacje. Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego o twórczości Zbigniewa Herberta. Herbert moim zdaniem wyznacza centralny punkt we współczesnej poezji polskiej. Jest jakby ustawiaczem głosu, tak jak Kamerton w muzyce. Dla mnie ta poezja była i zdawaniem egzaminu świadomości poety wobec wyzwań historii i wobec wyzwań filozofii. Podnoszeniem poprzeczki intelektualnej, moralnej, artystycznej poezji polskiej bardzo wysoko. Tak jak moim zdaniem nikt po wojnie podnieść się nie potrafił na tych trzech poziomach. Jego słynne powiedzenie o kwestii smaku, o tym, że w obliczu trudnych decyzji, do których potrzeba odwagi, które mogą pociągnąć za sobą trudne, niemiłe konsekwencje,
a które jednak trzeba podejmować, dlatego że niepodjęcie ich to właśnie byłoby niezgodne ze smakiem człowieka, byłoby czymś nieestetycznym. Tutaj moment estetyki łączy się z bardzo wyraźnym momentem etycznym. Zdaje się, to jest takie przesłanie Herberta dla dzisiejszego czasu i dla potomności ważne. Wciąż chyba za mało mówimy o fenomenie popularności Zbigniewa Herberta. Przecież jest on poetą czytanym przez masowego czytelnika i w Stanach Zjednoczonych, i w Izraelu, w Niemczech, na Węgrzech, we Francji i w Polsce. Herbert jest wielkim poetą Europy. Europy Rolanda i Hektora, Jezusa Chrystusa i Sokratesa, Barucha Spinozy i Henryka Elzenberga. Mówiąc ogólnie, przyjęte są takie dwa modele lektury poezji Herberta. Z jednej strony Herbert klasyk, Herbert rozmawiający z arcydziełami kultury europejskiej, podróżujący po miejscach najbardziej znaczących dla kultury zachodniej. Z drugiej strony Herbert obywatel, Herbert wprzęgający w swoje powołanie poetyckie, także powołanie obywatelskie właśnie, czy patriotyczne. Ale pan, panie profesorze, proponuje w swojej książce Chrzest Ziemi jeszcze inny model lektury. Herbert poeta metafizyczny. Czy to jest trochę deprecjonujące, odsuwające na bok te dwa wspomniane tryby lektury. Kiedy weźmiemy pod uwagę tom Elegia na odejście, wydany w 1990 roku, po którym to tomie zaczęto dostrzegać metafizyczność w twórczości Herberta, to zauważymy, że Herbert umieścił tam na przykład wiersz Modlitwa Starców, jeszcze opublikowany, który miał pierwotruk w latach 50. Mnie się wydaje, że Herbert tą decyzją chciał przypomnieć swoim czytelnikom, że jest w jego twórczości pewien ważny, a nie niewystarczająco dostrzegany wątek. Zrobił to właśnie moim zdaniem zupełnie świadomie. To jest zresztą ciekawe, że pierwsze reakcje na ten tom i na ten wiersz w tym tomie były takie, że rzadko kto zauważył ten prosty fakt, że to jest stary wiersz, ponieważ wszystko się tutaj zgadzało. Stary poeta publikuje wiersz pod tytułem Modlitwa Starców, który jest o kilkadziesiąt lat wcześniejszy. To jest z jednej strony dowód na to, że Herbert bardzo dobrze panował nad swoimi decyzjami autorskimi, nad kompozycją tomu, a z drugiej strony jest to decyzja, która właśnie jest pewnym upomnieniem się, przypomnieniem czytelników o ważnym wątku w jego twórczości. Czy w takim razie ta perspektywa metafizyczna to jest taka lektura scalająca, która obejmuje też Herberta klasyka, Herberta obywatela w jakimś sensie? Wydaje mi się, że tak jest. I że nie tylko ta decyzja, o której wspomniałem, decyzja o kompozycji Elegii na odejście to potwierdza, ale właśnie Hańba domowa, o której tutaj przed chwilą rozmawialiśmy. Ten słynny wywiad z Jackiem Cznadlem, wypluć z siebie wszystko. Rzecz jest bardzo ciekawa, dlatego że to nie jest wcale wywiad wyłącznie polityczny. On się kończy bardzo znacząco. Kończy się wcale nie akcentem politycznym, tylko kończy się pewną refleksją estetyczną. Herbert tam mówi, poezja, która będzie się rodziła z takiego przekonania, że życie to jest partia, policja i wojsko, to jest kiepska poezja. Naprawdę dobra poezja to jest poezja, która rodzi się z wątpienia i nawet rozpaczy. Nie jest pokusa, żeby wiązać myślenie Herberta z myśleniem chrześcijańskim oczywiście, w którym kwestia cierpienia i współodczuwania jest także jedną z kwestii centralnych. Zwracam jednak uwagę, że całą tę sprawę można by także powiązać z czymś, co nie tyle jest sprzeczne z chrześcijaństwem, co jak gdyby trochę obok chrześcijaństwa się sytuuje. Przypominam, że Herbert był intelektualnie uczniem i chyba dłużnikiem Henryka Elzenberga. Otóż Elzenberg, nazywany przez poetę mistrzem, nie był jednak chyba chrześcijaninem, a już na pewno nie był chrześcijaninem ortodoksyjnym. W jego myśleniu etycznym odzywają się raczej nurty nawiązujące do myśli wschodniej,
takiej myśli panteizującej może, w każdym razie niepotrzebującej osobowego Boga. Ja mam wrażenie, że w świecie Herberta osobowy Bóg też nie, przynajmniej nie zawsze jest potrzebny, nie zawsze jest konieczny, żeby wytłumaczyć taką postawę współodczuwania. Mówiąc o nieszczęściu, o cierpieniu, o jakimś, on równocześnie wykazuje pewną taką zdolność pewne uchwycenia tego w kategorie pewne moralne, znaczy znalezienia dla tego miejsca w pewnym ładzie świata. Prawda? No wydaje mi się, że to jest chrześcijańskie. Panie profesorze, pojawia się tutaj w świetle tego, co usłyszeliśmy, taka pokusa interpretacyjna, żeby czytać poezję Herberta z perspektywy no, chrześcijańskiej, niemal religijnej poezji. Czy w twórczości Herberta nie za często pojawia się nuta zwątpienia, rozpaczy, nawet takiego nihilizmu czy cynizmu, gryzącej ironii, żeby mówić tutaj o postawie religijnej. Jak pan to widzi? Jest u Herberta rzeczywiście bardzo ważny rozdział, bardzo ważny aspekt jego twórczości mierzenia się z nihilizmem. Jego bardzo znane, słynne wiersze, takie jak na przykład Longobardowie albo Anabaza, to są wiersze, w których Herbert bierze pod uwagę tę perspektywę nihilistyczną. Słynny wiersz Longobardowie ze słynną nothing. Końcówką, powtórzonym tak. Trzy razy, prawda? Nothing, nothing. To jest zresztą przejmujący wygłos w polskiej poezji. Nie wiem, czy jest drugi taki wiersz, który by tak wybrzmiewał właśnie taką nutą. Wiersz Anabaza, też zakorzeniony bardzo w tradycji klasycznej, gdzie jest mowa o tak zwanych kondotierach Cyrusa i taka perspektywa, którą Herbert zarysowuje w tym wierszu, mówi, oni przebyli drogę, tam chodzi o drogę, którą żołnierze przebywają, żeby ocalić swoje życie. Przebyli tę drogę bez Biblii, proroków, krzaków płonących, z okrutną świadomością, że życie jest wielkie. No, zmierzenie się z tym żywiołem nagiego życia, to rzeczywiście jest u Herberta bardzo mocne, nie należy tego lekceważyć. No właśnie, jak to jest w trybie biograficznym? Jesteśmy dalecy od tego, żeby te rzeczy zrównywać, ale to także kuszące pytanie, czy Herbert mierzył się z otchłanią, z pustką? Jak to wygląda w kontekście tego, co powiedzieliśmy o tej być może religijnej perspektywie także? Zawsze mnie, prawda, troszeczkę śmieszyły te dyskusje, czy on był religijny, czy wierzący i tak dalej. Wystarczy właśnie zajrzeć, znać jego biografię. Herbert, chociażby na przykład, to byłam tym bardzo poruszona, jego listy do matki, kiedy była stara, chora, Zbigniew Herbert modli się i to gorąco i żarliwie, pali świeczki w każdej napotkanej katedrze. Za, prawda, swego najdroższego ptaszka, za swoją maleńką. Zresztą w ogóle listy do matki są oddzielnym rozdziałem. To są właściwie listy Słowackiego do matki. To jest nic w porównaniu z jego, okazuje się, jakim był też czułym synem. Także jego religijność właściwie potwierdza całego życie, można powiedzieć. Też. A perspektywa rozpaczy, perspektywa no, to być na może pewno myślenia o tym, że nie ma żadnych wartości, na których można nie, by prawda. Się oprzeć. Oczywiście, że Herbert, prawda, jak najbardziej poddawał się rozpaczy. To była część jego życia, bo Zbigniew był ciężko chory. Chorował od dawna, ale moim zdaniem jego był ciężko, był podłączony do butli tlenowej. Prawda? Właściwie był unieruchomiony przez wiele lat. A mimo to jego naczelnym, prawda, powiedzeniem życiowym mottem było Malgretu. On się jednak nie poddawał. On do końca, to jest najważniejsze, on się rozpaczy nie poddał. Walczył, przecież on na łożu śmierci napisał ostatni tomik. Epilog burzy, prawda, do końca, co jest moim zdaniem niesłychaną też tragedią, nie dokończył właściwie dzieła swego być może życia, czyli Roku Jagnięcia, książki, którą planował właśnie o, prawda, o swoim sporze z Miłoszem i w ogóle z lewicowcami. Już w latach 70. Dokładnie, którą pisał, rozpoczął tak. I moim zdaniem powinny wyjść nawet fragmenty. Odpowiedź na Rok Myśliwego, prawda? Właśnie, odpowiedź. On to nazywał Rokiem Szakala, notabene, także, prawda, którym właśnie chciał pokazać terror, prawda, lewicy, intelektualny w ogóle i moralny. I mimo, że wiedział, jakby, że on jest skazany na, prawda, na przegraną, że to jest walka właśnie człowieka przegranego. On to podejmował. Także on się nie poddawał rozpaczy, wiedząc, że przegra. Zresztą notabene bycie jakimś takim, prawda,
na tej pozycji, a mimo to podejmowanie walki było mu szalenie bliskie. Bo jaki na przykład, pamiętajmy ten kwestionariusz Prusta, jakiego on wybrał bohatera, który najbardziej go, nie wiem czy pan to pamięta, a właśnie Trauguta. Do końca, prawda, mimo beznadziei, do końca walczymy, nie ustępujemy. I on jednak do końca, nie poddawał się rozpaczy. Traugut to także polski bohater z poznaku ogromnego cierpienia. A no więc właśnie, Traugut, tak, to jest bardzo znamienne. Wplątany w historię, tak jak pan także, prawda. Młodzi ludzie mówią, no znów zaczną powstanie, mówić o tych rzeczach, ale to były dla mnie bardzo istotne doświadczenia. Czas okupacji, prawda, w które wkraczaliśmy w okresie pubertalnym, bardzo ważnym okresie dojrzewania. I to chyba w jakiś sposób zaważyło. Ja się tego nie wstydzę, prawda? Można pójść do psychoanalizy na przykład i doktor powie, no teraz, wie pan, niech pan już o tym nie mówi, niech pan uprawia sporty. Ale ja jestem przeciwko psychoanalizie. Trzeba mieć swoje tajemnice, swoje, nie lubię tego słowa, ale swoje jakieś obsesje, tematy, do których się wraca i które się stara przezwyciężyć w sobie także, bo to nie jest takie, prawda, korzystanie z tych źródeł, ale także próba przezwyciężenia, wyzwolenia się przez pisanie. Ja mam wrażenie, że Zbyszek się nie zajmował problemami nieważnymi. Ja pamiętam, raz było tak, czy pójść, czy nie pójść do jednej pani tam na kolację, która zaprasza. I on się zdenerwował i na mnie, i na Kasię. I wy zawracacie nam głowę, nam oczywiście, takimi sprawami. A naszym problemem jest, czy dzisiaj popełnić samobójstwo, czy jutro. Patrzenie na to, jak ten człowiek, bardzo bliski przyjaciel, dla mnie ktoś niesłychanie ważny, jak on strasznie cierpi. Cierpi przez 20 parę lat. I niemożność pomożenia jemu. No, to jest taki cień, z tego nie można potem wyjść. Nie wydawało mi się, że człowiek leżący stale w łóżku, któremu tworzyły się odleżyny na łokciu, bo cały czas leżał, gdy pisał, leżał oparty na jednym łokciu, jest w stanie tworzyć. A tworzył do końca. Także jego koniec był w zasadzie w pewnym sensie taki jak jego życie, błyskotliwy, jak grzmot letniej burzy, w czasie której zmarł. Panie profesorze, w świetle tego, co usłyszeliśmy o cierpieniu Herberta, czy można powiedzieć, że brał on pod uwagę poważnie nihilizm jako możliwość wyboru aksjologicznego, czy to była tylko takie igranie z tą myślą? Rzeczywiście w ostatnim tomie poetyckim Epilog burzy chyba są dwa takie wiersze, które są najmocniejszymi świadectwami egzystencjalnego, fizycznego cierpienia. Myślę tutaj o wierszu Ostatni atak Mikołajowi i o wierszu Pal, które są po prostu zapisem niemalże tak jak u Aleksandra Watta, fizycznego, przejmującego cierpienia. A chciałbym wrócić do jeszcze starszego tekstu Herberta, z początków jego twórczości, do eseju, który wydaje mi się, czytelnicy Herberta ciągle za mało pamiętają. To jest esej Hamlet na granicy milczenia. Esej napisany jakby w dyskusji korespondencyjnej z jego nauczycielem filozofii, profesorem Henrykiem Elzenbergiem. Tam Herbert mówi o dwóch zasadniczych postawach. Z jednej strony mówi właśnie o Hamlecie jako, co tu dużo mówić, właśnie o nihiliście. I przeciwstawia go postawie kartezjańskiej, postawie kartezjusza, który wymyśla, programuje coś, co nazywa się, co historycy filozofii rekonstruują jako tak zwaną etykę tymczasową. To jest etyka, która w jakimś sensie odpowiada na to, co odkrywa Hamlet. To znaczy Hamlet chce zmierzyć się
z nicością z otwartą przyłbicą. Kartezjusz zakrywa sobie twarz, żeby z jednej strony samemu nie widzieć, z drugiej strony, żeby inni nie widzieli, jak on reaguje na to, co Hamlet też dostrzega. Oni obaj to dostrzegają, ale właśnie Hamlet mierzy się z tym z otwartą przyłbicą, a Kartezjusz szuka jakiegoś modus vivendi, prawda? Znaczy, no, bo postawa Hamleta, wiadomo jak Hamlet, jak kończy się los, linia życia Hamleta, prawda? Mnie się wydaje, że poezja Herberta to jest jednak jakaś wypadkowa tych dwóch postaw, przy czym mam takie głębokie przeświadczenie, że to jest jednak poezja, która próbuje wnieść do kultury jakąś próbę odpowiedzi na rozpacz, na perspektywę rozpaczy, no na perspektywę nihilizmu. W żadnym wypadku nie chcę dokładać tak. nowych elementów, prawda? Pogłębiać tej rozpaczy. Przynajmniej nie dokładać. Prawda? No dobrze, ale Herbert cierpiał. Wydaje się, że także niestety zadawał sam cierpienie, zwłaszcza kobietom, z którymi był związany. Trafiłam na prawdziwą miłość. To się niewielu ludziom zdarza. Czuję się wyróżniona. Ja, jeżeli był w Sopocie, to ja już wiedziałam rano, jak wstawałam, to patrzyłam na parapecie. Były kwiatki, ale kwiatki, tam żadne kwiatki, bo przecież on nie miał pieniędzy. Więc jakieś stokrotki przewiązane trawką. Albo jakieś jesienią, takie liście kolorowe i zawsze jakiś wierszyk. I ja głupia tego wszystko wyrzucałam, no. W 57 roku, a znałam go chyba od 47, to 10 lat, spotkaliśmy się na obiedzie w jakiejś restauracji i on powiedział, że nie wiem, jak ci to mam powiedzieć, ale zakochałem się, ale ciebie zawsze będę kochał. Ja już nic nie przełknęłam. Powiedział, nie możesz, nie jedź do Sopotu, tylko jedź do mamy. Wsadził mnie do pociągu, tam temu korejarzowi dał coś, żeby się mną opiekował. Przyjechałam do domu, położyłam się, zaraz lekarza zawezwano. Leżałam, umierałam, nie chciałam żyć. Jak widziałam, że tam gdzieś dostał jakąś nagrodę, to pisałam tam parę słów, to dostawałam odpowiedź. W ogóle czasem tam pisał, ja nie odpisywałam. Koniec. Koniec bajki. Obejrzeliśmy świadectwo Haliny Misiołek. Co wiemy o kobietach? Nie, stanowczo protestuję. Tak? Oczywiście, bo miłość była tak naprawdę właśnie tylko do Haliny. Mhm. Moim zdaniem oczywiście, według tego, co ja wiem, to tak naprawdę Herbert kochał tylko panią Halinę, to jemu zależało. Bo przecież to ona się dla niego rozwiodła, tak. On o nią się zabiegał. Naprawdę był nieprawdopodobnie, czułe wiersze, czułe erotyki. Owszem, pisywał je do innych również, ale rzadko. Nas do niej to faktycznie przecież tomiki, prawda, całe listy, tomiki wydała swoje listy i wiersze. Koniecznie chcemy jeszcze poruszyć wątek obywatelskiego zaangażowania poety po 89 roku i sporu o kształt III Rzeczpospolitej. Zobaczmy materiał III Rzeczpospolitej, zobaczmy materiał na ten temat. Ja przeżyłem wybuch Polski, jeśli tak wolno powiedzieć, za granicą, w Paryżu. I było to dla mnie niespodzianką. I zawsze wyobrażałem sobie, że jeżeli dowiem się, że Polska jest nareszcie rzeczywiście niepodległa, to pierwszą rzeczą, którą zrobię, wybiegnę na ulicę i będę głośno krzyczał Vive la Pologne, powiedzmy, jeżeli to będzie w Paryżu, oraz całował różne napotkane osoby. Będę się zachowywał w sposób nieodpowiedzialny. A liści ogarnił mi jakiś smutek, melancholia, dyskomfort. Ponieważ ja lubię i w pisaniu, i w działalności także rzeczy, które mają swój początek, środek i koniec. Otóż ja nie wiem, jaki był początek,
co można uważać za początek nowej Polski. Moja teza jest następująca. W Polsce panuje neokomunizm. Nie odwołuje się on od ideologii, ale stara się i bardzo mu dobrze to wychodzi urządzić z kapitalizmem. Powiada do diabła z Karolem Marksem Engelsem. Władza to pieniądz, pieniądz to banki. Opanujmy banki, opanujmy struktury gospodarcze, w każdym razie kontrolujmy je bardzo wyraźnie. Wtedy będziemy rządzić. Ludzie pracujący na jakichś stanowiskach decydujących nie mogą być bezkarni, ponieważ oni popełnili jawne zbrodnie. Mówię o sędziach, o wymiarze sprawiedliwości w czasach Stalinowskich. To są ludzie, którzy są wśród nas, bo w przeciwnym razie wytworzy się atmosfera, że właściwie wszystko wolno, jak teraz było, prawda? Żądanie sprawiedliwości na przykład, to znaczy nie procesów, nie wieszania, niech pan broni, prawda, tego, ale jakieś wyjaśnienia atmosfery i odpowiedzenie na bardzo zasadnicze, podstawowe pytanie. Czy PRL to była Polska, czy to nie była Polska? Ja odpowiadam, że to nie była Polska i to budzi gniew i nienawiść tych wszystkich, którzy współpracowali z tym reżimem. Uważali, że była to kontynuacja z różnymi załamaniami, ale ja to odczułem, może to jest sprawa mego pokolenia, jako najazd, jako narzuconą władzę, prawda, którą trzeba było, czym, jeżeli to jest możliwe, w jakiś sposób obchodzić, a nie, że to była nasza przyszłość. Ja się nawet nie spodziewałem, że to tak daleko pójdzie w sensie tego, powiedziałbym, odium, które na niego spadło, prawda, i z powodu pewnych deklaracji politycznych. To było zawsze robione, powiedziałbym, w rękawiczkach, no bo liczono się z nim, ale to było takie wyraźne unikanie jego nazwiska, jego twórczości, wyciszanie. No, to jest metoda takiego wyciszania, jakby pod pozorem, że on jest chory, że on jest teraz już nietwórczy, że jego gwiazda minęła. No, to są bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie mówiąc o wiele silniejszych sformułowaniach, które nie były, powiedzmy, na publicznie formułowane, ale prywatnie, w sensie, że prawda, wręcz, że on zwariował, że jego poglądy są nie do przyjęcia i tak dalej. No tak w kuluarowo słyszało się takie opinie. Zaczęto nagle mówić o chorobach Herberta, o jego także złym stanie umysłowym, więc sięgano po naprawdę bardzo brutalne środki po to, żeby zdezawuować stanowisko Herberta. I ta teza o wpływie choroby Herberta na formułowane przez niego sądy po 1989 roku i wcześniej, właściwie ona jest ciągle aktualna i pojawia się nawet w najnowszej właściwie biografii Andrzeja Franaszka. Nowoczesna medycyna, jej niewątpliwy autorytet ma wielką moc. Wiemy to od badaczy kultury, że ten sterylny język medycyny, nowoczesny, właśnie sterylny, naukowy, pozwala dyskredytować i odsuwać z horyzontu różnych problemów niechciane wątki, niechciane postaci, niechciane osobowości. Pokazał nam to Foucault chociaż. Widzimy to wyraźnie w tym przypadku. No ale abstrahujmy na chwilę jednak od tej psychiatrycznej krytyki literackiej, z którą się czasem spotykamy w przypadku Zbigniewa Herberta. To jest niesłychanie sowieckie. To jest też tak, sowieckie, oczywiście. To ma różne swoje objawowa schizofrenia. To ma różne swoje warianty. No, tak, ale chciałbym od tego też na chwilę abstrahować i zapytać. My to znamy. Jednak, tak. Żebyśmy się przyjrzeli też, zachęcić państwa temu niesłychanemu fenomenowi tej poezji, także poza polskimi granicami. Jak państwo tłumaczą tę wielką popularność? No, Herbert przytaczany jest na całym świecie, w różnych kontekstach, także w bardzo różnych rejestrach kulturowych, od publicystyki po wybitnych filozofów, badaczy kultury, poezji. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa nazwiska z kręgu kultury anglosaskiej, w której Herbert, wydaje mi się, jest najlepiej obecny, bardzo doceniany, czytany
to jest pewien fenomen, że jest cała duża grupa poetów amerykańskich, którzy są w zasadzie poetyckimi uczniami Herberta. Te dwa nazwiska to jest Charles Taylor i Harold Bloom. Właściwie nazwiska z trochę różnych, powiedziałbym, parafii w sensie ideowym. Charles Taylor jest autorem książki Źródła podmiotowości, co bardzo ciekawe, książki napisanej w połowie lat 90. Zresztą książka Harolda Bluma, o której za chwilę powiem, też z tego czasu pochodzi. To są książki napisane już wtedy, kiedy u nas w Polsce Herbert funkcjonuje jako wariat i alkoholik, na którego trzeba uważać, co on mówi, bo to wariat i alkoholik. Otóż Taylor umieszcza, wybitny kanadyjski filozof, diagnosta tak zwanej epoki świeckiej w dziejach kultury, w swojej innej książce, umieszcza Herberta w ważnym rozdziale dotyczącym tak zwanych epifanii modernizmu. Umieszcza go wśród największych poetów kultury zachodniej. Mówi, że Herbert jest diagnostą pewnego wieku chaosu, że potrafi nie tylko w swojej poezji stanąć właśnie wobec nicości, ale zrobić pewien krok dalej. Mówi to w związku z wierszem Kamyk, słynnym wierszem Kamyk Zbigniewa Herberta. Ze studium przedmiotu. Tak. I mówi, że Herbert potrafi w tym wierszu stanąć na granicy epifanii. To jest bardzo interesująca perspektywa, która czasami jest podejmowana. Epifanii, czyli objawienia. Czyli objawienia rozumianego tutaj w zasadzie, powiedziałbym, po świecku, w takim, tak jak w kulturze modernistycznej, to jest źródło tutaj od Jamesa Joyce'a w kulturze modernistycznej. Harold Bloom z kolei w swojej ważnej książce, która nie była przełożona na język polski, ale powiedzmy, że roboczo można ten angielski tytuł prosto przełożyć, Zachodni kanon, też charakterystyczne, że w takim rozdziale dotyczącym wieku chaosu w kulturze umieszcza Herberta na bardzo krótkiej ławce polskich pisarzy, jako jednego z największych pisarzy, bynajmniej nie w perspektywie polskiej, tylko właśnie w perspektywie tego zachodniego kanonu. No to są dwa takie dobitne dowody na dobrą obecność Herberta po prostu w kulturze zachodu, no tak, aby trzeba było powiedzieć, tak jak to Harold Bloom nazwał w swoim tytule. Ja mogę powiedzieć, Czy spotkała się pani z taką recepcją? Ja mogę powiedzieć tak. Bardzo często mam jakieś spotkania autorskie u nas w kraju, prawda? Widzę, Herbert naprawdę jest, co chyba najbardziej ważne, interesuje młodzież. On jest evergreen. Dlaczego? Oczywiście, że prawda, poezja to jest wiadomo, to jest bezdyskusyjne, że jest fantastycznym poetą i klasykiem, prawda? Ale też, co porywa Herberta, co jest niesłychanie ważnym składnikiem jego legendy i żywotności właśnie wśród młodych, to jego bunt przeciw właśnie prawda, establishmentowi. Gen buntu, sprzeciwu, prawda? Kierujący się kwestią smaku i nie zacierania prawdy o komunizmie. Był podejmowanie odkrycia pionierem. Też żołnierzy wyklętych. Dokładnie. Można powiedzieć, że on podejmuje te najważniejsze pytania i sprawy jednak naszego, prawda, naszego czasu. Uporania się z prawdą komunizmu. Oceny jednak, bo o to w końcu poszło, prawda? Bo o to też to Miłosz też zacierał, prawda? Także właściwie można powiedzieć, wytoczył walkę samotną. Herbert jest tragicznym właściwie takim bohaterem, który wytoczył walkę wszystkim liczącym się. Słucham? Liczącym się Miłoszowi, Giedroyciowi, Michnikowi, właściwie zachodniemu też establishmentowi, prawda? Także i to czują do końca. I to szalenie młodzieży jako to jest bliskie, imponuje. A nie jednak ten Miłosz, który, no przepraszam, mówił, prawda, że ja zawsze jestem po stronie silniejszych. Chociaż tutaj był trochę wobec siebie też niesprawiedliwy, bo można, poeta pamięta, prawda? Są wiersze Miłosza, Na początku, a później jednak Miłosz coraz bardziej, moim zdaniem, usprawiedliwia udział pisarzy w komunizmie. Ale chociaż to jest pocieszające, że nawet po śmierci Herbert drażni, tak? Że właściwie jego po śmierci, jego sądy są ciągle niemiłe, cierniem, prawda? Są takim cierniem. I się nadal, że on właściwie w pewnym sensie jest groźny, nieżywy. I że to jest jego siła, to jest jego zwycięstwo nad grobem. Że on nadal podejmuje się akcje, jakieś podejmowania,
które mają go, no krótko mówiąc, unieważnić, skasować. Przebić osinowym kołkiem. Dokładnie. Ja na ale koniec w ramach takiego... To w ogóle nie wychodzi. Odwrotnie. To osiąga skutek odwrotny. Na sam koniec, w ramach takiego podsumowania, chciałbym jeszcze raz wrócić do pytania, które zadaliśmy na samym początku, czyli dlaczego warto dzisiaj czytać poezję Herberta? Wróciłbym do wiersza ze strony światła. Z pierwszego tomu Zbigniewa Herberta. Wiersza ważnego, bo odwołując się do tego wiersza, Tomasz Burek napisał słynny tekst Herbert, linia wierności. Dlatego, że w tym wierszu Wróżenie Herbert mówi o dwóch liniach. Mówi o linii życia i linii wierności. Mówi, że linia życia jest wspaniała, jest piękna, biegnie szybko naprzód. Chętnie za nią podążamy, właściwie nie mamy wyboru, musimy za nią podążać. A linia wierności to jest linia, która wiąże się z eksplorowaniem pewnych ciemnych rejonów. To są rejony krwi i pamięci o zmarłych, jakichś sztolni, ciemnych korytarzy, piwnic. Ale jestem przekonany, że to właśnie linia wierności nadaje naszemu życiu smak. I Herbert o tym przypomina, że podążamy za linią życia, ale jeżeli nie będziemy pamiętali o linii wierności, to zagubimy się w tym pędzie, który dyktuje nam linia życia. Ja bym dodała to, że prawda, mamy czytać wiersze Herberta i że je czytamy, to jest oczywiste, bo one są to wiersze, no są diamenty, prawda, perły. Natomiast ja uważam, że wszystko należy czytać Herberta. Natomiast uważam, że w pewnym sensie Herbert ciągle pisze, bo teraz na przykład co mam, ja tego jestem wielką zwolenniczką, Herbert pisał, niestety nie zostawił dziennika. Natomiast zostawił listy. Zbigniew Herbert był namiennym, prawda? Dokładnie. I zostawił fantastyczne listy, które należałoby teraz, dziwne w ogóle, w roku Herberta, nie wyszły jego dzieła właśnie, był to rok Herberta bez Herberta. Te listy powinny być wydane wszystkie w Dolce są fantastyczne, i do Elzenberga, i do Turowicza, i do, prawda, do Chrzanowskiego. Listy zupełnie nie podziemne, do muzy, czyli właśnie do pani Haliny. Też listy do Miłosza, do matki, właśnie korespondencja rodzinna, która wyszła nieomalże w mikroskopijnym nakładzie, jest prawie nieznana. To są fantastyczne rzeczy, pokazują jego życie, epokę, humor Herberta, też ironię właśnie, bo nie tylko... Dystans do siebie samego. Całego, no oczywiście też wydaje mi się, że należy też nie tylko poezję Herberta czytać, ale to, co właśnie jego twórczość jest nadal reglamentowana. Na przykład dlaczego właśnie nie są wznawiane pewne rzeczy, ta jego publicystyka, a nawet ona jest wyklinana, prawda, że to właśnie Herbert się zniżył, że tam jakieś takie publicystyką się, prawda. Tak. Nie tylko ta publicystyka polityczna, na przykład z lat 80., którą publikował w tygodniku Solidarność, że to jest, prawda, koniec Herberta, bo gdzie, prawda, w takim piśmie i w ogóle codzienność. Herbert czegoś nie dotknął, to było, prawda, zamieniał się w złoto. To są fantastyczne, prześmiewcze felietoniki, prawda? One również powinny wyjść. A co więcej, on nie tylko to pisał. Pisał przecież w tym czasie też wiersze. Także wszystko, no nie mówiąc oczywiście, że należy czytać biografię Herberta. Czyli Herbert nie tylko klasyk, tak. nie tylko obywatel, właśnie, ale także poeta metafizyczny, poeta przypominający nam o wierności. Dokładnie. Poeta w gruncie rzeczy być może patron dzisiejszego buntu wobec establishmentu, bo taki przecież w Europie obserwujemy i takie u pani odczytałem tony. I Herbert, właśnie, poeta, ale także nie tylko poeta, autor innych tekstów. Oczywiście, że tak. Więc to wszystko do odkrycia. No, z takim bagażem musimy zostawić naszych widzów. Do wznowienia, tak, do wznowienia. Dziękujemy serdecznie.